Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go. Słyszeliście tą historię? O mobbingu? Niesamowite. Szef, ugruntowana pozycja, bardzo mocne nazwisko w branży. Może numer jeden, może numer dwa, może numer trzy. Absolutny top, tak czy siak. Nieważne, jaki numerek mu damy. Stateczny facet. Teraz już po wylewie, ale ostry jak brzytwa. Nie szedł na żadne kompromisy. Wszystko zawsze musiało być tak, jak on sobie zaplanował. Wymagał absolutnego perfekcjonizmu od swoich podwładnych. W myśl zasady, jak ci się nie podoba, to wypierdalaj. Wszyscy wiedzieli, co się dzieje, ale nikt nie reagował. Podczas narad krzyczał na swoich podwładnych. Wrzeszczał na nich. Podchodził i wyzywał, obrażał, szkalował, wykpiwał. I wszyscy udawali, że to się nie dzieje. Przepalić jointa? A masz? Nazwa, marka pracodawcy i marka osobista szefa jakby rekompensowała ten stres. Wszyscy mówili, tak musi być. On jest po prostu wymagający. Jak chcemy wysoko zajść, to musimy się nauczyć żyć z takim szefem. Więc wszyscy nabierali wody w usta. Wszyscy udawali, że się nie dzieje. Nikt nie mówił, że... Nikt się nie podniósł i powiedział, przepraszam, tak nie wolno. Dopiero po jakimś czasie jakieś przecieki zaczęły następować. Co się tak naprawdę dzieje w tej firmie? A działo się dużo. Bo krzyki to jedno. Ale tam była niemalże przemoc fizyczna. No bo jak... Nie wiem, czy media o tym pisały. Facet kopnął jakiś przedmiot leżący na ziemi, trafił podwładnego w łeb, polała się krew. Alex Ferguson, co za kutas. Pomyśleliście pewnie o Tomaszu Lisie, co? Tomasz Lis nie jest z mojej bajki. Lis skomentował jako pierwszy. Spokojnie, zostawcie to mnie. Mam pewien pomysł na tego samolubnego Z baranami po prostu nie można pracować. Jeśli śledzicie mnie i jego w mediach społecznościowych, to wiecie, że mamy ze sobą tam troszeczkę kosę. Natomiast chciałem wam tylko uzmysłowić, bo ja wcale nie chcę go bronić, że świat piłki nożnej jednak rządzi się swoimi prawami. Przecież piłka nożna to jest ostatni bastion mobbingu, legalnego mobbingu. Przecież futbol to jest jeden wielki mobbing, jedna wielka przemoc psychiczna ze strony trenera. The man of the ball, not with the eyes. Ze strony prezesa. Panowie, mamy to kurwa. Już nie mówię o publiczności, która też mobbinguje tych wszystkich ludzi, którzy grają w piłkę. Wyobraźcie sobie, że to, co jest normą w piłce nożnej, przenosimy do biura. Wyobraźcie sobie, że Tomasz Lis podchodzi do podwładnego na zebraniu. Załóżmy, że to jest podwładny, jego głowa, on tu siedzi i na niego krzyczy. Jak ty pracujesz? Jak pracujesz? I krzyczy na niego, opluwa go, zionie nienawiścią. Skurwa, po prostu... Zestaw półprawd, ćwierć prawd, rozdmuchanych, poprzekręcanych. A przecież w piłce wszyscy mówili, że Alex Ferguson suszarkę robi zawodnikom, podchodzi i tak krzyczy, że aż im się fryzura zmienia. Widzicie to w ogóle? Widzicie to, że wychodzi taki z gabinetu Tomasza Lisa dziennikarz i podchodzi do kolegi i mówi, ale mi Lis suszarkę zrobił, ja pierniczę, nie? A tam, dobra, następny, teraz tam Tomek do mnie przyjdzie. I tam, a przecież to piłka nożna, norma w piłce. Dlaczego, jak te światy funkcjonują obok siebie? Albo że kopie but i ten but przelatuje przez całą redakcję i ląduje na twarzy jakiegoś Dawida i mu rozwala łuk brwiowy i leci krew. No przecież to by była piękna narada redakcyjna. Chodzi ten Lis, je but, sam kogoś. A przecież to się składa na legendę Alexa Fergusona. Już ludzie dzisiaj poważnie opowiadają. Zobaczcie, to był trener, jak go wkurzyli, tam jak kopnął raz buta, to rozwali łeb Davidowi Beckhamowi. Wyobrażacie sobie Lisa, jak to robi? Byłby skończony w 5 minut, ale nie tak skończony, że tam skończony, tylko naprawdę skończony byłby po 5 minutach.
Wyobraźcie sobie taką naradę w banku, nie? Że tam prezes bierze jakiś kubek i jebut! I tam trafia jakiegoś swojego dyrektora, który akurat dział tego dyrektora nie dowiózł wyników za pierwszy kwartał. Ta umowa jest fatalnie skonstruowana. I tu limo, tamten pobity, ten limo, ten oblany kawą. A potem wszyscy mówią, dobra, do pracy, następny kwartał będzie lepszy. Bank, woo! I idą i wybiegają gotowi do realizacji zadań służbowych. Chłopie, ty się zastanów. Ale z jakiegoś powodu w piłce można więcej. Cały futbol przesiąknięty jest właśnie mobbingiem, chorą presją, poddawaniem wątpliwość czyichś umiejętności, siadaniem na psychice. No i najsłabsi pękają. Przecież to nie jest tak, że do piłki idą tylko mocni ludzie. Najsłabsi pękają, lądują w niższych ligach, albo się załamują, zaczynają pić alkohol, popadają w depresję. No przecież to są normalne historie. Jak Felix Magath każe swojemu pracownikowi biegać, aż ten w konwulsjach zaczyna wymiotować, trząść się, blady cały, a Felix Magath nad nim stoi i krzyczy jeszcze pod górę 25 razy, a ten gość haftuje, w ogóle chce wzywać karetkę. A on mówi, jak ty, kim ty jest? Wyobraźcie sobie, że pracujecie na magazynie, niesiecie te jakieś zgrzewki wody czy czegoś i z wysiłku wymiotujecie, a wasz szef mówi, ty jesteś p***a, a nie pracownik. Jesteś pizda, a nie skoszek. Pizda, a nie skoszek. Noś to więcej musisz nosić, szybciej musisz nosić. Musisz wyrobić sobie taką formę, żeby jeszcze być lepszym pracownikiem, bo wtedy będziesz więcej zarabiał i nasz magazyn odniesie sukcesy większe. Ale przecież nie trzeba szukać takich skrajnych przykładów. Wyobraźmy sobie zwykłe zdanie z szatni piłkarskiej. Zwykłe zdanie z szatni piłkarskiej. Nie wiem, przed meczem, w przerwie meczu, po meczu. Nabij go kurwa na lewo, na trybunę, na prawo. Ty jak ty grasz? Baba? Czego się nadajesz? Jak będziesz grał dalej, to sobie szukaj innego klubu, bo nie mogę już na ciebie patrzeć. Normalne zdanie w szatni piłkarskiej. A teraz przenieśmy to zdanie do biura. Do redakcji Newsweeka. Jak ty piszesz? Jak jakiś dureń. Weź zacznij lepiej pisać, bo już nie mogę na ciebie patrzeć, albo poszukaj sobie innej firmy. I nagle skandal. Albo jeszcze takie prostsze zdanie. Mój pies lepiej gra od ciebie. W piłce? Mój pies lepiej pisze od ciebie. W redakcji. Już po szefie. Jest to troszeczkę niesprawiedliwe, mam wrażenie. Czy ja teraz bronię mobbingu? Nie, zupełnie nie taka jest moja intencja. Chciałem wam tylko pokazać, że to aż fascynujące, że potrafimy stworzyć dwa ekosystemy działające równolegle, niezależnie od siebie i nas nie dziwi to, że jeden wygląda tak, a drugi tak, mimo że to jest totalna sprzeczność. Przecież w obu sytuacjach chodzi o to samo. Chodzi o wykonywanie pracy zarobkowej pod okiem przełożonego, który nakłada jakąś tam presję i wymaga dowiezienia jakichś tam wyników. Niezależnie, czy to jest bank, czy to jest redakcja, czy to jest klub piłkarski. I potrafimy wynosić na pomniki, jakby nie patrzeć, mobberów ze świata sportu, a jednocześnie nie jesteśmy wyrozumiali i bardzo dobrze, wobec mobberów nie ze świata sportu. Czy wyobrażacie sobie sytuację, w której wasz przełożony ma pseudonim Kat, bo was katuje i wszyscy w koło mówią, że jest tak zajebistym katem, że powinien mieć własną ulicę. No przecież Hubert Wagner, trener siatkarski, pseudonim Kat, ma swoje ulice w Polsce. No nie dlatego, że był, nie dlatego jest katem, że był taki miły, tylko dlatego, że był taki niemiły. I to sprawiło, że dzisiaj ma swoje ulice, a jakby był miły, to by nie miał. Interesuje mnie, kto tu kogo przetrzyma. To znaczy, no trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której świat przestaje nagle zwracać uwagę na te słabsze jednostki, które nie wytrzymują starcia z jakimiś
ultra mocnymi facetami, którzy uważają, że szefowanie to znęcanie się psychiczne. Trudno mi sobie to wyobrazić. Świat poszedł w tym kierunku, że już te słabsze jednostki i pewnie bardzo dobrze zawsze będą pod specjalną ochroną. Natomiast czy to eskaluje, czy to przeniesie się także na świat sportu? Na logikę powinno, bo czemu nie? Dlaczego w sporcie ma być dozwolone to, co poza sportem dozwolone nie jest? Czy wydarzy się taka sytuacja, że jakiś piłkarz przyjdzie i powie: dobrym trenerem jest ten Pep Guardiola, ale podnosi na mnie głos. Ja przychodzę do domu i jest mi wtedy smutno i ostatnio musiałem poprosić o pomoc psychologa, bo już sobie nie radzę z tym, że ten facet tak na mnie krzyczy, jak źle kopnę piłkę. No i gdyby to był normalny świat, to wtedy by wszyscy powiedzieli: nie, no może ten Guardiola rzeczywiście dobry trener, ale on krzyczy na ludzi. Nie na tym polega dzisiaj zarządzanie ludźmi, żeby na nich krzyczeć. Więc dzięki Pep za wszystko, było parę mistrzostw, ale musisz odejść, bo po prostu kolega Mike chodzi do psychologa przez ciebie. Więc czy dojdzie do takiej sytuacji, że trenerzy będą musieli drastycznie zmienić swoje podejście, ponieważ aktualna kultura korporacyjna to na nich wymusi? No bo nie można żyć w rozkroku, że coś tu jest okej, a tu nie jest okej. Zaraz ktoś powie: ej, ale to sport, ale to piłka nożna, to jest inaczej. Ale co inaczej? Przecież jedno i drugie to praca zawodowa. Naprawdę, tu nie ma żadnych, na logikę, nie ma żadnych różnic. Co to za różnica, czy masz szefa, który wymaga od ciebie maksymalnego zaangażowania, dyscypliny, oddania i robi to w stylu chłopa z batem i jesteś piłkarzem? I co to za różnica, czy pracujesz w banku i szef wymaga od ciebie zaangażowania, zdyscyplinowania i stoi nad tobą z batem? Tu i tu mamy człowieka. Tu i tu. Kogoś, kto chciał po prostu w tym zawodzie się realizować. Dlaczego nad jednym się można znęcać psychicznie, a nad drugim nie można? Nad żadnym chyba nie powinno się być można znęcać. Ostatnio na Twitterze widziałem, jak Jacek Żakowski no nie tyle wziął w obronę Tomasza Lisa, co powiedział, że no kiedyś to dziennikarstwo takie było, trzeba było być twardym, przeklinać, palić papierosy, podrywać dziewczyny i generalnie to trzeba było być macho, żeby coś w tym zawodzie osiągnąć. No i oczywiście ludzie... nie wiem, co on gada. Nie można takich złych standardów przenosić w dzisiejszy czas. Ale jednocześnie jak ktoś powie w piłce nożnej, że o, kiedyś to trener to był ostry facet, odnosiliśmy sukcesy, to wszyscy mówią: no tak, super, właśnie, o to chodzi. O to chodzi w sporcie, tak jest. To jest rozdwojenie jaźni. Całkowite rozdwojenie jaźni. Co ty robisz? Jak w szatni piłkarskiej ktoś się złamie, no to wtedy kibice mówią: fuh, za słaby był. Nie ta branża dla niego. Nie wytrzymywał? Trudno, niech sobie poszuka innego zawodu. Ale jak dziennikarka Newsweeka miała podobno ataki paniki, to wszyscy mówią, że trzeba branża się musi zmienić, żeby ona nie miała ataków paniki. Ja nie twierdzę, że nie musi. Jeszcze raz, tylko zestawiam dwie sytuacje. I do końca nie rozumiem, dlaczego nad sportowcem można się znęcać, a nad innym człowiekiem nie można. Więc jeszcze raz, jeśli to nie wybrzmiało wystarczająco, nie bronię mobera Tomasza Lisa, jeśli jest moberem, bo nie wiem, to pewnie jakiś sąd rozstrzygnie, a nie opinia publiczna. Natomiast jeśli był moberem, to go nie bronię, ale chciałem wam pokazać, że ten świat jest naprawdę porypany, że gdzie indziej gloryfikujemy ludzi, którzy robią to samo, co Tomasz Lis, i nie widzimy w tym nic dziwnego. A co do sytuacji w samym Newsweeku, to chciałem wam powiedzieć, że straciłem jakiekolwiek oczekiwania wobec tego tygodnika. Otóż miałem takie wrażenie, że redakcja Newsweeka od paru lat chce obalić rząd. Chce zrobić taki materiał, który obali Kaczyńskiego. Że chcą go złapać na gorącym uczynku. Chcą zrobić jakieś śledztwo, z którego on się nie będzie mógł wytłumaczyć. Chcą po prostu nakryć go na czymś złym, nagrać, narobić zdjęć, filmów, skompromitować. I wtedy właśnie rząd upadnie. Takie też chyba były oczekiwania czytelników Newsweeka. Takie odnosiłem wrażenie. Teraz się okazuje, że cały ten zespół redakcyjny nie był w stanie nagrać
jednego faceta, który co poniedziałek o określonej porze robił dokładnie to samo, w sensie to samo, że powtarzalne czynności, które podobno były bardzo złe. I tak się zastanawiam, jak oni nie byli w stanie nagrać kolesia, który co poniedziałek do nich przychodził o 13 na nich krzyczeć i nie byli w stanie zebrać żadnych dowodów, to jak oni chcą obalić Kaczyńskiego? Przecież mówiąc szczerze, wygląda na to, że oni nic nie potrafią. Kiedyś pracowałem w dzienniku Polska, Europa, Świat. I tam była taka Renata. I ta Renata była obok takiej akcji, co teraz zobaczycie na ekranie. Wała Tomaszowi Lisowi. I trochę byłem zdziwiony, jak się potem okazało, że ta Renata to jednak nie pokazuje wała Tomaszowi Lisowi, tylko że zostaje jego prawą ręką na jakieś 10 czy 12 lat, nie chce mi się nawet liczyć. Chodziła na stołówce i przynosiła mu kompot. I poszła z nim do Wprost, a potem z Wprost do Newsweeka. I dalej nosiła kompot, czy tam kawę, nie wiem, wszystko jedno. I nagle się okazało, że już nie będzie nosić kompotu, bo złożyła na niego zawiadomienie, że on jest kawał kutata. I tak sobie myślę, że nie chciałbym nigdy pracować z Tomaszem Lisem, ale czy chciałbym z Renatą, to też nie jestem pewny. Z baranami po prostu nie można pracować. A tak w ogóle to są gorące dni w wydawnictwie Ringer Axel Springer. Otóż zawieszono Agnieszkę Burzyńską, dziennikarkę polityczną, za to, że podobno utrzymuje prywatne, intymne kontakty z jednym z polityków opozycji. No i ją zawieszono. Nawet jest komunikat w tej sprawie. Przeczytam wam komunikat podpisany przez Bartosza Węglarczyka i Katarzynę Kozłowską. W związku z ostatnimi spekulacjami na temat potencjalnego konfliktu interesów redaktor Agnieszki Burzyńskiej, związanego z jej pracą dziennikarską, zażądaliśmy od niej pełnej transparentności. Do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności podjęliśmy decyzję o zawieszeniu redaktor Agnieszki Burzyńskiej we wszystkich działaniach dziennikarskich. Zażądaliśmy pełnej transparentności. Bardzo mi się podoba to sformułowanie. Czyli co? Czyli ona ma powiedzieć, że ona z nim ten teges. I wtedy co? I wtedy będzie okej, czy nie okej? Jak ona przyjdzie i powie, słuchajcie, my ze sobą uprawiamy seks 6 razy dziennie. Po prostu jak króliki. I to będzie taka pełna transparentność, że poda im po prostu ze szczegółami, co robią i jak. To wtedy ona zostanie odwieszona, czy wtedy zostanie wyrzucona? Bo nie mogę tego rozkminić do końca. Na czym polega to, że czekają na pełną transparentność? Ale dlaczego do tego zmierzam? Gdyż bardzo mi się podoba, że pod tym pismem podpisał się pan Bartosz Węglarczyk. Bartosz Węglarczyk, który w 2015 roku był w relacji intymnej z Magdaleną Ogórek, która w tym samym 2015 roku startowała na prezydenta jako przedstawicielka SLD. No i Bartosz Węglarczyk wtedy sam się nie zawiesił. Znaczy ja go trochę rozumiem. Mamy inne oczekiwania od innych, a inne wobec siebie. Działam dokładnie tak samo. W myśl zasady kiedyś z jednego słynnego SMS-a. Chwała nam i naszym kolegom, chuje precz. Adam Halber to napisał do Roberta Kwiatkowskiego w SMS-ie. No więc Bartosz Węglarczyk ewidentnie nie był do końca transparentny w swojej relacji z aktywnym politykiem. No, trudno o bardziej aktywnego polityka niż kandydat na prezydenta. I było ok. A teraz nie jest ok. Potem nawet Bartosz Węglarczyk zdobył się na pewną transparentność, gdyż wrzucił na fejsa zdjęcie pierścionka zaręczynowego. No, to chyba było transparentne. To nie wiem, czy właśnie tego oczekuję teraz od pani Agnieszki Burzyńskiej, że ona się zaręczy i wtedy już w porządku. Panie Bartku, serio? Musiał się pan podpisać pod tym pismem, nie mogliście znaleźć jakiegoś gościa w redakcji, który machnie ten podpis w zastępstwie Bartosza Węglarczyka? Nie mógł kto inny? Przecież to sam pan widzi, jak to wygląda. No i co, bidoki? Gorąco jest. Przez was. Przez was cała ta planeta pójdzie w p***u, bo wy musicie żreć. Kiedyś był taki trener, Orest Lęczyk. Jak trenował Wisłę Kraków, to popatrzył na Marka Motykę i powiedział, Marek Motyka to był piłkarz, i powiedział do niego, Marek, ty zacznij jeść. A Marek Motyka z ustami pełnymi makaronu, i Orest Lęczyk mu powiedział, ty nie jesz, ty żresz. Coś jeszcze?
I to jest prawda o was. Wy żrecie zamiast konsumować. Żrecie. Moglibyście musnąć jakiś letni Waldorf, kremową buratę. Moglibyście konsumować, moglibyście korzennego buraka na przykład spróbować. Dziubnąć sobie. Tak delikatnie. Moglibyście mieć własnego kucharza, który by wam przyrządził kwiat cukinii z truflą. Ale wy nie macie własnego kucharza. Się kurwa uczyliście, nie chodziliście do szkoły i teraz musicie sami gotować, a wasza fantazja się kończy na tym, że musicie kupić siatę mięsa, a potem wpierdolić całą tą świnię. Obrzydliwi ludzie. Czuję do was obrzydzenie, bo moglibyście być jak Janusz Filipiak, a nie jesteście. I nie będziecie. Janusz Filipiak udzielił wywiadu, w którym wyraził całe swoje zażenowanie wami. Prawda? I to trzeba wyraźnie powiedzieć. To jest olbrzymia praca. Uświadomienie ludziom, żeby tyle nie żarli. Tymczasem jak idę do swojego okolicznego sklepu pod Krakowem, to widzę, jak ludzie wynoszą takie siaty pełne mięsa. Ja nie wiem, co oni z tym robią. A to kreuje masę CO2. Jednym z największych źródeł emisji jest mięso, a to ludzie, którzy zarabiają mniej, konsumują jego kolosalne ilości. Trzeba więc drastycznie podnieść im ceny, powiedział Janusz Filipiak. Podnieść ceny dla bidoków, żeby nie było ich stać na mięso. To jest plan, który opracował Janusz Filipiak, który sam sobie ustanowił pensję w wysokości 25 milionów złotych rocznie. Pójdziesz ty taki owaki do sklepu, a tam parówka za 30 zł, za sztukę. I już się zastanowisz dwa razy, czy na pewno chcesz ją zeżreć. To jest kiosk ruchu! Ja tu mięso mam! Czy może kupisz sobie pieczareczkę, ogóreczka małosolnego, pomidorka koktajlowego, no przecież niecałego, bez przesady, chyba że to jakaś impreza rodzinna większa się szykuje. Tak generalnie to pewnie jest trochę w tym racji, że moglibyśmy jeść mięsa trochę mniej. Ale jakie słownictwo, jaka buta w ogóle przemawia przez Janusza Filipiaka, który mówi, że jak pojechał w interesach na Lazurowe Wybrzeże, to było 40 stopni i było mu gorąco. To często mnie pytają, zwłaszcza na zachodzie, co to za hokus pokus. I to wszystko przez bidoków, co żrą mięso, wpierdalają to mięso na potęgę. Jakieś salcesony, inne rzeczy, a mogliby nie. Mogliby trawę polizać na przykład. No i on twierdzi, że to przez was bidoki, bo bogaci nie jedzą mięsa. Czy można by się zastanowić, czy bogaci w inny sposób nie wpływają na emisję CO2? Czy na przykład Rolls-Royce Filipiaka nie da się zastąpić jakimś mniejszym samochodem, o mniejszym silniku? I to jest duże wyzwanie, to jest ciężka praca, to kosztuje. No ale to bez przesady, nie będziemy takimi duperelami się zajmować. Można by się zastanowić, czy Filipiak musi mieć własny samolot. Ale no też bez przesady. Zresztą Janusz Filipiak mówi także na ten temat, że on lata jak musi. A że ma biznes w 90 krajach świata, to często musi. Najgorsi jesteście wy, bo wy latacie, a k***a nie musicie. I to jest... Wy jesteście złem tej planety. Słuchajcie, on powiedział tak. Trzeba się zastanowić, jak kolosalna ilość emisji pochodzi od tych samolotów pasażerskich, tych starych Boeingów, a ile od mojego małego samolociku. Równie dobrze mogę odbić piłeczkę jako milioner i powiedzieć, ludzie, jedziecie na Kretę na urlop i zanieczyszczacie planetę. Niech pani wytłumaczy to ludziom, którzy mniej zarabiają, żeby na wakacje nie lecieli. Przestańcie k***a latać na tę Kretę. Idź na spacer, człowieku. Na rower. Chciałem powiedzieć, żebyś zrobił sobie grilla, ale odwołuję, grilla to nie rób. To absolutnie, zasmrodzisz. W każdym razie siedź na tyłku i nie aspiruj do bycia szczęśliwym. Nie aspiruj do bycia kimś, kim nie dane ci będzie być. Znaj swoje miejsce w szeregu. Myśl, że mój Sylwunio będzie tak samo nieszczęśliwy jak ja, łamie mi serce. Bo potem przez takich jak ty, ci, którzy latają na wakacje, bo mają pieniądze, mają na tych wakacjach za gorąco i nie mogą w samo południe iść na spacer. Więc się zastanów, czy twoja działalność jest aby na pewno pożyteczna dla ludzi z grubymi portfelami. Okej? To jest w ogóle najgorsze kombo. Bidoki, które żrą mięso i latają na wakacje. W tym samym wywiadzie z Januszem Filipiakiem nie padło jedno zdanie i tak się zastanawiam,
czy nie padło dlatego, że dziennikarce skończył się czas, czy pan Janusz Filipiak zapomniał je wygłosić. To znaczy, was, bidoków, powinno się eksterminować. Najlepiej, jakbyście jedli mięso, ale swoje własne, jakbyście się zeżarli, rozumiecie? Powinniście się zeżreć, bo robicie tylko krzywdę planecie, z której chcą skorzystać z jej uroków bogaci ludzie. Zeżryjcie się po prostu, tylko nie na naszych oczach, żebyśmy się my z kolei nie zeżygali, bo nie chcemy takich widoków oglądać, ale bądźcie tak mili i się zjedźcie. Jak macie dochód na rodzinę, na członka rodziny poniżej skala Janusza Filipiaka, poniżej 3000 na osobę, to możecie się śmiało zjeść nawzajem i jakby nikt po was nie zapłacze. Potrzebujemy jedynie na tej planecie A. bogatych, B. tych, którzy usługują bogatym, ktoś musi ten samolot pilotować, C. ludzi, którzy pracują w branżach usługowych, które pracują na rzecz tych bogatych, no i pracowników tych bogatych. W sumie dużo osób wyszło, ale na pewno jak co druga taka osoba by się zjadła, nie byłoby żadnego problemu. Teraz jestem ciekaw, czy Janusz Filipiak w tym uświadamianiu ludzi, bo cały czas mówi, trzeba ich uświadamiać, trzeba im mówić, czy on pójdzie na tyle daleko, że jak teraz kibic przyjdzie na mecz Krakowi i będzie chciał kupić hot doga albo kiełbaskę z grilla, tam będzie napis, nie żryj tyle mięsa, durniu, biedny, na przykład. Czy też nie, czy Krakowia dalej będzie sprzedawała to całe mięcho. No mam nadzieję, że pan Filipiak nie jest hipokrytą i będą sprzedawali tam na przykład fasolkę gotowaną. Albo coś takiego. No, to by się zgadzało. Jestem też ciekaw, co się wydarzy z restauracją Wieżynek, która należy do żony pana Filipiaka, bo tam w karcie jest prawie samo mięso. Zajrzałem ostatnio. Dania główne, a tam sarna, kaczka, polędwica wołowa i dzik. I tu mam zagwozdkę pewną. Czy to jest na pewno tak, że bogaci nie jedzą mięsa, skoro tam danie kosztuje 199 zł za porcję sarny? Albo 129 zł za kaczkę. To chyba dużo trochę, tak mi się wydaje. Albo to jest cennik po tych zmianach, żeby już te bidoki nie jadły mięsa, tylko szły na łąkę szukać robaków jakichś do połknięcia. A teraz reklamy. Jeśli jednak nie posłuchacie się i nie macie zamiaru zjeść się w ciągu najbliższych 3 miesięcy, to możecie w tym czasie wykupić ofertę Kanał Plus za 20 zł, to jest specjalna oferta dla widzów kanału sportowego. I jeśli jakimś cudem macie ochotę pojeździć własnym środkiem lokomocji, zamiast na deskorolce, rowerze albo po prostu na piechotę i potrzebujecie samochodu, to z kolei polecamy grupę Autoforum, dealera kilku marek z Płocka. Ale generalnie dobrze by było, jakbyście jednak posłuchali się pana Filipiaka. Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go.